Jechaliśmy też tak pociągiem. Do Krakowa jechaliśmy. Tak, ciemno. I ciemno było, tak. Ale co jesz? Opowiadaj, z pełną buzią opowiadaj, co jesz, szybciutko. Co to jest? Falawrap. Falawrap to zeszłym razem jedliśmy. Zamówiliśmy w wegetariańskiej restauracji takie wrapy. Frytafel. Z falafelem i frytkami w środku. Bardzo pyszne. Papa, ty chodzisz wodoj. Wodą? Tak, ty хочешь пить воду вот такую? Нет, а ты хочешь пить воду? Угу. Сейчас дам. U nas tutaj kąpiel. To dla mnie? Mhm. A to? To dla mnie. Odebrałem paczki z paczkomatu. Przyszły do nas dwie paczuchy. Jedna malutka i jedna duża. Mama. Powiedz, mama, otwierajmy kartą. Mam, otwieraj kartą. Karton. Karton. Kartony. Karton. Karton. Otwieramy. Otwieramy. To otwieramy. Tak jak Emilka mówi. Dawaj nożyczki, mama. Może najpierw łóżko posprzątamy. Ale mówi, może najpierw łóżko posprzątamy, no a i... Nie przesadzajmy z sprzątaniem łóżka. Rzucaj to. Widząc napis Lego na kartonie, nawet nie wiem, co tam ma być w środku. Proszę, można pozyskać jakąś kartkę, zapiszemy hasło, bo mieliśmy router i jest nam nazwa i inne hasło będzie. To ostry. Tak, ostre są. O tak. Emila! Emilka! Nie ma więcej. Koniec. Cały karton papierów nam przysłali. Już tam nic nie ma, zobacz. Już. Patrz, widzisz, nic nie ma. Jest taka walizka, widzisz? Z klockami. Walizka, tak. A co tam jest w środku, Emilka? Klocki. Zobacz. Klocki! Klaweczka! Zobacz, można autko takie... Patrzuj! Wygląda na to, że w fabryce tam im się nie chciało stawić tych ścianek i to teraz musi zrobić pani Ola. Ściany? Tak, ściany. Nie, ty wiele nam nie pasuje. Pasuje? Mhm. Pasuje czy nie pasuje? Pasujcie. A teraz ja swoją paczuszkę otwieram. Tak spakowana, że żaden złodziej tutaj nie trafi do środka. I nawet odbiorca. Główny złodziej. Co tam? Co tam dla tatusia przyszło? Wow! Wow! Jajo! Case! No, okulary. Tak. Mama, na razie. No ja to tak sobie wyobrażam, że to tak się wykorzystuje. A co tu jest w środku? To, co jest w środku. Wow! Okulary! Okulary dla tatusia. Tak, dla tatusia. Wow! Okulary Polaroised Prius, tak się nazywają. Ola ucina od razu. A może nie będą uszkodzone, pasowali. A może reklamacja, nie, może się nie będą podobali. Ja to
nada dom. Wow. Dom zrobimy, dobrze. A nie będziesz drugi grup. Patrzcie, jakie ładne okulary. Zobacz. Kto tam jest? Wow. Amilka. A nie dotykamy paluszkami. Bo tatuś ugryzie. Teraz tylko w takich okularach. To okulary takie mają być razem z multiplą do kompletu. A jeszcze zegarek, dziszok. Porozmawiajmy trochę o życiu. O życiu? O życiu. Guma do żuciu, a rozmawiajmy o życiu. Guma do żucia. No cóż, mam dużo spraw. W takich okularach muszę wyjść na dwór, wszystkim się pokazać. Uśmiech. Super. Co, budujemy dalej domek? Okazuje się, Emilka bardzo lubi Lego. Po parę minutach już wyszedł nam taki domek. Emilce z Olą. A ten zamek to ona sama zrobiła. Od momentu, kiedy tutaj przeprowadziliśmy się w to mieszkanie, zawarliśmy umowę z operatorem sieci internetowej Systemia. Oni założyli nam swój router. Wczoraj nam przestał działać Wi-Fi. Ani Wi-Fi, ani internetu, nic nie ma. Zgłosiłem to dzisiaj do nich i od razu przyjechali z serwisu chłopaki zobaczyć, co się dzieje. Nie wiem, tam coś się zepsuło czy coś. No i od razu założyli nam nowy router. Ten był z dwiema antenami, a teraz już jest z czterma. Owszem, cztery anteny już ma. Oni nam nic nie płacili za reklamę, ale chciałbym powiedzieć. Wielkim atutem tej firmy, która nam dostarcza internet razem z tym routerem i tym wszystkim, że od 2017 roku jest stała cena i ta cena się nie powiększyła ani na jeden grosz. Z Ineon to było inaczej. W korytarzu stał router, a tutaj przy oknie już nie łapał zasięg. No. Ja tutaj opowiadam o internecie, a tutaj już prawie cały robot wyszedł. To nie ciężarówka, jeden robot. Nie ciężarówka. Nie, to nie ciężarówka, jeden robot. Dobrze. No jak widzimy, żadnej dyskusji tutaj być nie może. Jest robot i koniec. Ola wczoraj zrobiła takie autko z Lego i Emilka to puściła na podłogę i to się rozleciało i teraz Emilka szuka części. Gwiazdka. Koralik, tak? Więcej nie ma klocków, tak? Dobrze. Ale przy okazji jeszcze tam sprzątnąć zdecydowała. Zadanie. Tak. Zobacz, otwieramy. Mhm. Możesz sama otworzyć. Mhm. I zobacz, co tam jest namalowane. Otwieraj. Patrz. Co tam jest? Co, to króliczek przekazał? No, coś króliczek ci przekazał, ale otwieraj, otwieraj, musimy zobaczyć, co tam jest. Tak. Zobacz, co to jest? Co to jest? Tak. Co to jest? To komputer. Nie. To jest kwiatek. Kwiatek. A zobacz, gdzie stoi u nas taki kwiatek? Szukamy, gdzie taki kwiatek podobny do tego? Gdzie u nas w domu taki kwiatek? Tak. Ale szukamy, gdzie jest kwiatek taki? Jest gdzieś u nas taki kwiatek? Szukaj i coś tam obok tego kwiatka leży. A zobacz, obok coś leży? Zobacz, jak tutaj namalowane obok coś tam leży? Tak. Szukaj. Jest coś tam obok kwiatka, tutaj, Emilka. Tutaj obok kwiatka coś jest? No. Zobacz, kolejne zadanie. Otwieramy. Otwieramy. Tak. Zobacz. Co tam dalej? No. Ja
Najtrudniejsze zadanie to rozłożyć pizzę. Co to? Jatek. A to nie, co? Co to jest? Jatek, buty. Buty? Gdzie stoją takie buty? Szukamy, gdzie, jest, gdzie coś są tam buty? Bucie musi być. Gdzie są takie buty? Coś tam jest? O! Otwieraj. Otwieraj jajko. Zobaczymy, co tam. Zobacz. Chcesz zjeść? Rodzynki? Otwieraj. Co tam jest? Dalej jeszcze. No to? Kto to? Koń! Gdzie jest twój koń? Zobacz, gdzie stoi. Gdzie to jest? Koń? Jest kolejny? Kolejny. Zobaczymy, co to jest. Juwi! Jeszcze? No to odłóż tam obok zajączka tak razem. Nie! Zajączek jest to tak samo. Co to jest? Tak, odwróć. Co to jest? Co to jest, Emil? Duchowka. Duchowka? Tam! Action. Jest? Tam jest jedna. Jest jedna tam. Witamina. No, otwieraj. No, otwieraj jeszcze. Zobacz. Tu jeszcze. Otwieranie. Co to jest? Pralka. Gdzie jest pralka? Gdzie ona stoi, pralka? Tam! Tam jest. Leży. Oj! Będziesz jadła cukierek? Tak. No to jesz cukierek. Może cukierek później zje? Nie. Ona siusiu. No to idziemy siusiu. Przerwa techniczna. Pokaż, jaką masz sukienkę. Co się dzieje z wypłatą w pierwszy dzień? No i już. I tyle jest na dzień drugi. Był porządeczek, a teraz Emilka szuka jakiejś konkretnej zabawki. I wszystkie zabawki musi powyciągać z pudełek. Emilka, co robisz? Takie szukam. Dla kogo? Z pomponikiem. Z pomponikiem? A dla kogo szukasz czapki? Dla siebie? To nie przeszkadza. Mm-hmm.